Cześć, dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo z tej stronki. Newsy. Dzisiaj newsy od połowy czerwca do 1 lipca. Jest tego troszeczkę się uzbierało. Trochę rzeczy o pakietach biurowych, bo nowe wyszły wersje, fajne dodatki też mają. Przy okazji dla wszystkich adminów jest niestety mały problem. Mianowicie chodzi tutaj o lukę bezpieczeństwa w Linuxie. Regression, tak to się nazywa mniej więcej. Tutaj na montażu wstawię tą nazwę. Jest to dość duże zagrożenie, świeże zagrożenie i warto o niej sobie poczytać i wiedzieć o czymś takim, że to istnieje. Dla pozostałych ludziów, tak, dla ludziów, troszeczkę fajnych newsów, może trochę w plecy, ale myślę, że dość aktualnych. No i Mint wyszedł, test zrobiłem wczoraj. No, gorąco zapraszam na filmik. Witam w newsowym podsumowaniu drugiej połowy czerwca w świecie FOS i świecie Linuxa. Newsy jak zawsze wybrane przeze mnie zostały i posortowane od najstarszego do najnowszego. Na start coś z miętowego podwórka, czyli wydano stabilną wersję głównego środowiska graficznego Linuxa Mint o nazwie Cinnamon Desktop o numerze 6.2. W tej chwili jest ono do pobrania i skompilowania w formacie spakowanego pliku TAR z kodem źródłowym w środku. Ale zapewne w ciągu nadchodzących dni lub tygodni znajdzie się ono jako zwykły plik instalacyjny lub po prostu aktualizacja w wielu popularnych distrach Pingwina, które używają takiego pulpitu. W Linuxie Mint na pewno pojawi się w nadchodzącym nowym wydaniu Mint 22, tak? Opartym o Ubuntu 24.04 LTS, a za jakiś czas także seria Mint 21.3 taką aktualizację prawdopodobnie otrzyma. Co znajdziemy nowego w tym wydaniu? Zdecydowanie nie ma żadnych rewolucyjnych zmian. Wayland nadal jest testowany tak, jakby to było kiedyś zapowiedziane, ale funkcje takie jak odznaki powitalne sesji Cinnamon, wyświetlanie paska, wyszukiwanie po dodaniu go do autostartu, opcja opóźnienia o 5 lub 10 sekund blokady ekranu może znaleźć swoich zadowolonych użytkowników. Dodane nowości to także usuwanie obszarów roboczych środkowym klawiszem myszki, pluginy cynamona, czyli tzw. przyprawy cynamonowe obsługują teraz skróty klawiszowe, dodano menu w głównym menu o nazwie nauka, i dodano na przykład kłódkę do ikony sieciowej, gdy jest aktywne połączenie przez VPN. Jak widać jest to raczej kosmetyka, no ale zawsze do przodu. A co do Linuxa Mint 22, jeszcze nie ujawniono co i gdzie, ale szykuje się bardzo, bardzo ciekawa premiera w te wakacje, więc myślę, że warto zasubskrybować kanał Świat Linuxa, aby dowiedzieć się o tym, gdy się to tylko wydarzy i oczywiście test bety także na kanale tutaj będzie. W okolicach 20 czerwca wydano ważną aktualizację punktową środowiska pulpitu KDE Plasma o numerze 6.1. Zrobiłem test zachowania tego środowiska na prawdziwym komputerze z kartą Nvidia, więc zapraszam do jego oglądnięcia. Link powinien być teraz w prawym górnym rogu, a dla tych, którzy wolą skrótowo, przedstawię teraz właśnie skrótowo informację, co ta aktualizacja ze sobą, bym powiedział, wniosła. Najważniejsze w tym wydaniu to oczywiście implementacja tzw. Explicit Sync, czyli wdrożenie wielu poprawek ważnych szczególnie dla posiadaczy kart firmy Nvidia. Chodzi tu o zlikwidowanie większości wizualnych glitchy, błędów animacji na pulpicie, tearingu czy powiedzmy zawieszeń. Już być tego nie powinno. Natomiast z Explicit Sync skorzystają także posiadacze kart graficznych AMD Radeon czy nowych kart GPU Intela. Nowa MESA także została dostosowana do tej funkcji i ją po prostu obsługuje. Ważne jest także dodanie tzw. triple buffering, czyli potrójnego buforowania, co zdecydowanie poprawiło jakość i płynność animacji na samym pulpicie KDE Plasma. Plasma 6.1 to wprowadzenie eksperymentalnej funkcji zapisywania otwartych programów przy wylogowaniu z pulpitu i ponownym logowaniu danego użytkownika w Waylandzie. A także mamy tutaj nowy efekt, potrząśnij kursorem, aby go znaleźć. Zapraszam na oficjalną stronę projektu KDE, gdzie uzyskacie znacznie większą ilość informacji na ten temat. Rozpisek jest czytania bodajże na parę dni i autentycznie zapraszam gorąco. Jeżeli w gronie Linuxowym wspomina się o pakiecie biurowym, to w pierwszej kolejności wymieniany jest na pewno oczywiście zestaw LibreOffice. Jednak pakietów biurowych na Pingwina jest dużo, dużo więcej
I dziś przedstawię Wam, co nowego pojawiło się w wydaniu 8.1 Only Office od łotewskiej firmy Ascensio System S.I.A. Only Office składa się z wielu podprojektów przeznaczonych do bezpłatnego domowego użytku, ale także dostępne są wersje komercyjne, płatne, z ukierunkowaniem na zastosowania biznesowe i korporacyjne. Wydana kilka miesięcy temu wersja 7.5 wprowadziła nową aplikację do edycji PDF, a teraz w wersji 8.1 przekształcono ten dodatek w pełnoprawny, rozbudowany edytor plików PDF. Z dodanych możliwości mamy tutaj pełną, wygodną edycję postów w PDF-ie, swobodne dodawanie, usuwanie i obracanie stron dokumentów, mamy wstawianie, edytowanie różnych obiektów typu tabele, kształty, obrazy, tekst, arty, linki itp. itd. Mamy możliwość dodawania komentarzy czy adnotacji w PDF-ach, czy choćby przełączanie między trybami edycji widoku. Cytując część artykułu z portalu Oh My God Ubuntu, edytor prezentacji ma teraz nową funkcję wzorzec slajdów, która ułatwia wprowadzanie zmian do wielu slajdów poprzez edycję slajdu głównego. Jest nowy tzw. panel animacji, który daje przegląd efektów zastosowanych do slajdów za pośrednictwem osi czasu, a towarzyszący mu panel boczny udostępnia więcej ustawień. Przetwarzanie tekstu odbywa się w edytorze dokumentów, który w tej aktualizacji zyskał nowy przycisk na pasku narzędzi, umożliwiający szybką zmianę trybu dokumentu z edycji na przeglądanie i przeglądanie w zależności od potrzeb. Ponadto każdy komponent pakietu został wyposażony w nowe podpowiedzi. Zwraca uwagę również nowe zaktualizowane funkcje dodane w tej aktualizacji. Zmian jest znacznie więcej i zapraszam na stronę dewelopera oczywiście, aby się zapoznać z nowościami. Zostając w klimatach biurowych, na tapet wjeżdża SoftMaker Free Office 2024, czyli bezpłatna wersja wieloplatformowego pakietu biurowego prosto z Niemiec. Trzy podstawowe komponenty pakietu Free Office, czyli TextMaker, PlanMaker i Presentations, są również zawarte w pakiecie SoftMaker Free Office oraz najnowszej dostępnej w ramach subskrypcji wersji SoftMaker Office NX. Jednak nie wszystkie funkcje są udostępnione w wersji bezpłatnej. Nowe funkcje we wszystkich programach pakietu to m.in. możliwość wyboru pomiędzy układem menu jako wstążki, tak jak w MS Office, lub też klasycznego paska narzędzi. Dostępny jest pasek narzędzi szybkiego dostępu z najważniejszymi opcjami, jest możliwość włączenia trybu dotykowego dla komputerów z takimi ekranami, wtedy też powiększają się elementy interfejsu oraz ikony programu. Od tej wersji można eksportować także dokumenty do formatu PDF w dużo niższej jakości niż poprzednio. Pojawiła się opcja dodawania obrazu w formacie WebP, czy też opcja dostosowania np. do wstawiania komórek tabeli obrotowej prosto ze wstążki. Poszczególne zmiany w programach to m.in. program do tworzenia prezentacji umożliwia teraz tworzenie dynamicznego przejścia slajdów zgodne z MS PowerPointem w systemach Linux. W systemach Linux można w końcu dodawać i odtwarzać muzykę i filmy w prezentacjach, a także osadzać czcionki. PlanMaker, czyli arkusz kalkulacyjny, to teraz import i eksport do bazy danych MSQLite. Przy otwieraniu pliku z CSV można ustawiać kolejność według dat. Tytuły wykresów, tytuły osi i etykiety danych są teraz pobierane dynamicznie z komórek, a tabele przestawne można sortować przy użyciu list zdefiniowanych przez użytkownika. TextMaker, czyli edytor tekstu, umożliwia wybieranie wielu nieciągłych zakresów z pomocą klawisza Ctrl. W dokumentach DocX i TMDX można osadzać ciągi w dokumentach. Numerowanie list można teraz wyrównywać do prawej strony, a także użyć funkcji równa się rand nawias nawias 0 lub równa się lorem nawias nawias, aby wygenerować tekst zastępczy. To oczywiście nie wszystkie zmiany. Po więcej informacji zapraszam na stronę dewelopera programu. Pozostając w sferze oprogramowania, warto wspomnieć o niedawno wydanej wersji, nowej wersji przeglądarki Vivaldi 6.8, która wprowadza bardzo ciekawe funkcje dla swoich użytkowników. Jedną z nowości to poprawa tzw. UX,
czyli interfejsu użytkownika, a polega to m.in. na dodaniu wyświetlenia na żywo zajętości pamięci RAM przez daną otwartą kartę ze strony web. Vivaldi obsługuje teraz importowanie rozszerzeń Chrome, które są wyłączane zaraz po zakończeniu importowania, dzięki czemu możesz wybrać, które z nich chcesz włączyć samodzielnie. Pojawia się także odnowiona funkcja przełączania kart, która ma zapobiegać otwieraniu zduplikowanych kart, czy mamy tutaj ulepszony moduł śledzący i blokujący reklamy poprzez dodanie edycji pliku hosts, a także jest obniżony minimalny czas pomiędzy aktualizacjami reguł blokera i to wynosi 1 godzinę. Program pocztowy wbudowany w Vivaldi otrzymuje możliwość wysyłania szybkiej odpowiedzi bezpośrednio z interfejsu poczty, a także można teraz cofnąć do 200 operacji oznaczania wiadomości jako przeczytanej lub do usunięcia przez użytkownika. Począwszy od wersji 6.8, Vivaldi Mail będzie teraz automatycznie pobierać pocztę z 30 dni ze wszystkich dodanych kont, aby poprawić wyniki wyszukiwania i umożliwić podgląd 1-3 wierszy dowolnej poczty bez jej otwierania. Więcej info? Strona producenta. Teraz coś dla posiadaczy kart AMD Radeon zajmujących się czymś więcej niż wyświetlaniem pulpitu czy graniem na Linuxie. 20 czerwca AMD ogłosiło dostępność nowej wersji tzw. stosu obliczeniowego procesora graficznego typu open source, czyli ROCm w wersji 6.1.3. ROCm zawiera ulepszoną obsługę wielu procesorów graficznych i będzie teraz współpracować z maksymalnie 4 kartami graficznymi Radeon RX lub Radeon Pro. Ta obsługa wielu procesorów graficznych jest zoptymalizowana pod kątem sztucznej inteligencji. Wraz z wydaniem ROCm 6.1.3 firma AMD deklaruje, że obsługa podsystemu Windows dla systemu Linux, czyli WSL2, osiągnęła poziom beta dla tych, którzy chcą używać ROCm w systemie Windows 11. ROCm najnowszy to także tak zwana obsługa kwalifikacji TensorFlow Framework oraz dodane wsparcie dla Radeona Pro W7900 Dual Slot. Teraz news dla bardziej zaawansowanych użytkowników Linuxa. Deweloperzy Arch Linuxa ogłosili wydanie nowej wersji swojego instalatora Arch Install 2.8.1 2.8.1, a dodano w nim m.in. eksperymentalną obsługę menedżera woluminów logicznych, czyli LVM. Podczas konfigurowania domyślnego układu partycjonowania można teraz wybrać LVM i postępować zgodnie z zaleceniami DMCrypt oraz umożliwia to także opcjonalne włączenie LVM na Lux lub Lux na LVM. Planowane są dalsze ulepszenia obsługi LVM w Arch Installu, takie jak umożliwienie ręcznej konfiguracji LVM, czyszczenie menu opcji z CLI i wielu, wielu innych funkcji. Szczegóły? Strona Arch Linuxa. Info dla wielu użytkowników, czyli zbliża się termin wydania pierwszej wersji alfa najnowszego pulpitu, nad którym pracuje amerykańska firma System76, która znana jest m.in. z dystrybucji linuxowej PopOS. Cosmic Desktop to projekt budowany od kilku lat od zera i napisany całkowicie w języku Rust, a jego funkcje to m.in. w pełni obsługiwany wyłącznie protokół Wayland. Programy, które wymagają tzw. X11 Xorg, będą obsługiwane przez interfejs X-Wayland. Mamy tutaj całkowicie od nowa napisane aplikacje Cosmic Files, Cosmic Edit, Cosmic Terminal, nowy Sleps App Store. Mamy nowe narzędzie do robienia zrzutów ekranu i wiele, wiele innych. W tej chwili deweloperzy System76 mówią o wypuszczeniu wersji alfa pod koniec lipca tego roku. Właśnie ukazały się screenshoty z nowym brandingiem i logo systemu. Powinniście to teraz widzieć na ekranie, a dodatkowo zorganizowano dużą wyprzedaż i zniżki na sprzęt oferowany przez firmę. A jak ktoś ma wujka, ciocię w Stanach, to zapraszamy do zakupu, tak? Pozostając w klimatach alfy, nadchodzących i dużych premier w ogóle w tym roku, słuchajcie, niedawno zapowiedziano, że pojawi się wersja alfa środowiska graficznego GNOME 47. Pełna wersja jest oczekiwana około 18 września
i kilka dużych dystrybucji Linuxa, które pojawią się na jesieni, m.in. Fedora 41 czy Ubuntu 24.10, będą właśnie wyposażone w 47. Co wiadomo na temat nowego GNOME? Jest już zaimplementowana obsługa kolorów akcentujących, poprawiono działanie klawiatury ekranowej w przypadku użycia ekranów dotykowych czy tabletów. Odstępy w przeglądzie pulpitów GNOME są teraz dynamicznie skalowane, aby lepiej obsługiwać konfiguracje wielomonitorowe. Dodano obsługę trzech palców dla gestów touchpada, czy choćby umożliwiono zbudowanie całego środowiska GNOME bez wymaganej obsługi serwera X11.xorg. Posiadacze Godly VR także powinni być zadowoleni, ponieważ mocno poprawiono obsługę protokołów DRM, jeżeli chodzi o te godle. Czekamy, czekamy, a słuchajcie, testy beta i pełnej wersji na kanale Świat Linuxa będą na pewno przeprowadzone na żywym sprzęcie, jak zawsze. Trochę sprzętowo teraz, a to z powodu coraz lepszego ogarnięcia świeżo wydanego chipu Snapdragon X Elite przez Qualcomm. I chodzi tu o ogarnięcie w systemie Linux oczywiście, tak? Zacytuję tu część artykułu z Poronixa. Uwaga, będzie to tłumaczenie maszynowe, może być ciężko. Inżynier Qualcomm Akhil Oomen opublikował łatki dla procesora graficznego Adreno X185 umożliwiające przyspieszenie grafiki w długo oczekiwanym Snapdragonie Elite. Łatki sterownika jądra MSM-DRM potwierdzają, że dzięki temu kodowi Mesa może już współpracować z tym procesorem graficznym po dodaniu niezbędnej obsługi identyfikatora chipa. Akil zauważył, X185 koncentruje się głównie na podwojeniu częstotliwości tektowania rdzenia i przepustowości pasma. Posiada dedykowaną składaną szynę Graphics MX GMXC do zasilania pamięci i podwojenia liczby kanałów w celu poprawy przepustowości dla DDR. Jesteśmy w stanie uruchomić pulpit GNOME, zweryfikowano również GLX Girls i GL Mark II. Planujemy dodać nową obsługę Chip ID do Mesa w ciągu kilku najbliższych tygodni, ale te poprawki zostaną wprowadzone i uwzględnione dopiero w Linuxie 6.11. No to bardzo ciekawe info dla osób, które planują zakupy z laptopy z tym procesorem, no i chcieliby go używać z Linuxem, a nie innym systemem operacyjnym, bo wiadomo, jest to ARM. Dalej kwestie sprzętowe i ponownie w roli głównej Snapdragon X, ale tym razem w wykonaniu firmy Asus, która zaprezentowała model VivoBook S15. Prawdopodobnie będzie to jeden z pierwszych modeli, który będzie miał całkiem dobre, albo powiedzmy początkowe wsparcie przy wykorzystaniu właśnie systemu Linux. Deweloper jądra Linuxa Xilian V pracuje od dłuższego czasu nad obsługą tzw. Davis Tree i na dzień dzisiejszy obsługiwane jest dynamiczne skalowanie częstotliwości procesora, pamięć masowa NVMe, ale jako PCIe Gen 4x2, a nie pełne Gen 4x4. Działa już klawiatura i touchpad, działa Wi-Fi, działają porty USB-C oraz wewnętrzny wyświetlacz EDP i inne podstawowe funkcje. Procesor graficzny Adreno i Bluetooth mogą również działać, ale nie do końca jest to wszystko jeszcze sprawdzone. Jednak obecnie w przypadku tego laptopa Asusa VivoBook Snapdragon X w systemie Linux występują problemy z monitorowaniem baterii, przełączaniem orientacji wyświetlacza i portami USB typ A. Dodatkowo nie działa w pełni przedni aparat, nie działa gniazdo karty SD, złącze HDMI, port USB 4 i wszelkie funkcje oparte na wbudowanym w laptop kontroler EC. Zatem przed nami jeszcze bardzo długa droga, zanim laptopy ze Snapdragon X Elite będą naprawdę przydatne w systemie Linux. Pamiętajmy, że Qualcomm cały czas pracuje nad obsługą tego chipu, wydaje non-stop nowe poprawki na GitHubie, więc myślę, że w tym roku ten laptop powinien być już zdatny do pracy na Linuxie. Zobaczymy, oby jak najszybciej, bo wielu się pewnie napaliło na te całe AI i tak dalej, i tak dalej. Dalej sprzętowo, ale tym razem dla graczy. Asus ROG Raikini Pro, czyli zaawansowany bezprzewodowy kontroler gier, właśnie uzyskał obsługę w sterowniku Xpad na Linuxie. Kontroler ROG Raikiri Pro ma wyświetlacz OLED,
wibralne spusty, cztery tylne przyciski, przewodową obsługę USB-C, ma także również bezprzewodówkę typu 2,4 GHz Bluetooth i inne wejścia powszechnie spotykane w kontrolerach Xboxa. Raikiri Pro umożliwia łączność bezprzewodową, jak mówiłem, 2,4 GHz i Bluetooth, Wi-Fi i Bluetooth, tak? Podczas gdy model bez wersji Pro jest ograniczony do łączności USB-C i ma tylko wyświetlacz OLED. A model Pro ma również cztery dodatkowe kontrolery z tyłu. No, słuchajcie, kontroler jest sprzedawany detalicznie za około $130 i można go kupić na przykład na platformie Amazona. Pamiętacie, jak ostatnio wspominałem o wydłużeniu wsparcia w przypadku dysk serwerowych od Canonicala i Red Hata? Do tego grona dołącza SUSE ze swoim SLES, czyli SUSE Linux Enterprise Server. Dwie pierwsze firmy oferują max 12 lat wsparcia, a słuchajcie, SUSE właśnie im pokazało, co to znaczy LTS, czyli Long Time Support. Na SUSECon w Berlinie firma SUSE, światowy lider w dziedzinie oprogramowania Linux i Cloud Native, ogłosiła znaczące usprawnienie w całej swojej rodzinie dystrybucji linuxowych serwerowych. Uwaga! Wraz z Service Packiem 6 Das Less wprowadzono 19-letni okres wsparcia. Tak, dobrze słyszycie. 19 lat wsparcia. Dyrektor generalny SUS Business Criteria Linux z BCL Rick Spencer wyjaśnił w wywiadzie, że powodem jest to, że we wtorek 19 stycznia 2038 roku o godzinie 3:14:08 czasu Greenwich osiągamy koniec czasu obliczeniowego. No cóż, no nie do końca, ale Linux i wszystkie inne systemy operacyjne oparte na Unixie, w tym także niektóre wersje systemów macOS, osiągają to, co nazywa się epoką. To wtedy kod mierzący czas w 32-bitowych systemach operacyjnych opartych na Unixie osiąga koniec sekund, które naliczył od początku czasu. O godzinie 00:00 GMT 1 stycznia 1970 roku i wszystko się po prostu wtedy zresetuje. Bo dla Linuxa czas wystartował właśnie 1 stycznia 1970 roku. Podobnie jak błąd roku 2000, oznacza to, że wszystkie niezałatane 32-bitowe systemy operacyjne i oprogramowanie po prostu ulegną awarii. W jądrze Linuxa 5.6 z 2020 roku rozwiązano problem z samym jądrem Linuxa, ale wiele innych programów nadal tego nie zrobiło. Więc jeżeli w 2038 roku nadal będziesz używał SUSE SLES 15 z wydaniem SP6, to wiedz, że będziesz objęty ochroną przed danym zdarzeniem. Ponadto nowy SLES może pochwalić się zaktualizowaną wersją jądra 6.4. Zawiera również nowe biblioteki, tak jak OpenSSL 3.1, zapewniające bezpieczeństwo zgodnie z surowymi przepisami. Słuchajcie, jeżeli chodzi w ogóle o bezpieczeństwo, to SLES, czyli SUSE Linux Enterprise Server, oferuje teraz doskonałe wsparcie poufnego przetwarzania, które szyfruje Twoje dane nie tylko podczas ich przechowywania lub przesyłania przez internet, ale także w pamięci operacyjnej komputera. SLES zapewnia też dodatkowy poziom bezpieczeństwa w systemach wykorzystujących procesory Intel TDX, Trust Domain Extensions i AMD SFV. Secure Encrypted Virtualization obejmuje to zdalne poświadczenie za pomocą SUSE Manager, zapewniając kompleksowe możliwości dla maksymalnego bezpieczeństwa i zgodności, napisano w ogłoszeniu wydania. No i kto ma teraz dłuższego? Pod koniec czerwca wydano nową wersję mocno rozwijającego się w ostatnich latach serwera dźwięku i zarządcy obrazu przy okazji, także w sesjach Wayland, a mianowicie Pipewire 1.2. Aviation, bo taka jest nazwa kodowa, to wprowadzenie obsługi Explicit Sync dla metadanych. Mamy tu pełną obsługę sandboxingu pakietów Snap od Canonicala,
mamy obsługę tzw. obowiązkowych metadanych podczas negocjacji parametrów bufora, czy także jest dodane przetwarzanie asynchroniczne. Pipewire 1.2 dodaje także moduł Snapcast Discover do strumieniowania do serwerów Snapcast. Mamy obsługę tworzenia i używania wielu pętli danych na serwerze i klientach, a także obsługę powinowactwa procesora i priorytetów dla pętli danych. A także jest implementacja koncepcji zapewniającej Node Sync Group wspólne planowanie wszystkich węzłów do uruchomienia transportu Jack. Co więcej, Pipewire 1.2 zapewnia obsługę kodeków Google Opus, LC3 SWB i AAC ELD w celu lepszej obsługi dźwięku Bluetooth. A także mamy tu obsługę konfiguracji źródeł transmisji. Moduł pętli zwrotnej loopback otrzymał obsługę miksowania w górę i w dół. Moduł RTP obsługuje teraz protokół zarządzania PTP, a poprawki urządzeń powodujące konflikt UCM zostały tutaj wdrożone. To nie wszystkie nowości, gdzie zapraszam? Na stronę projektu, jak najbardziej. Teraz coś dla montażystów wideo i twórców ogólnego rodzaju. Znakomity otwartościowy nieliniowy edytor wideo Shotcut 28 czerwca został wydany w wersji 24.06. Cytując 9to5 Linux, najważniejsze cechy Shotcuta obejmują obsługę obrazów AVIF, w końcu AVIF, w końcu tak zwanych AV1. Mamy tu obsługę kodera SVT AV1 jako szybszego, niesprzętowego kodera AV1. Jest obsługa plików DJI-LRF, to jest format MP4 jako proxy. Nową funkcję scrap podczas przeciągania dla klatek kluczowych. Jest także nowy feed wideo Drop Shadow, który wykorzystuje wejściowy kanał alfa. W tej wersji wprowadzono także nowy feed wideo Vibracja. Vibrations, tak to chyba się nazywa, podobny do filtra wideo nasycenie, ale jest on bardziej czuły na bieżące nasycenie, zamiast dostosowywać wszystkie wartości w równym stopniu, jak w przypadku nasycenia, zapobiega wpływowi na odcienie skóry. No mówiłem, tłumaczenie maszynowe, masakra mała, ale chyba da się zrozumieć, nie? Co więcej, Shotcut 24.06 dodaje nowy filtr audio Mid-Side Matrix do przetwarzania niektórych rodzajów mikrofonów na odpowiedni dźwięk stereo, poprawia obsługę niektórych filmów o zmiennej liczbie klatek na sekundę, dodaje opcję listę odtwarzania menu kolumny. Mamy tutaj również dodaną obsługę FFmpeg 7.0, DAV1D, OpenCV4.9 i VMAF wersji 3.0. Program jest oczywiście multiplatformowy, jest dostępny na Linuxa, Windowsa, chyba na macOS, ale to już nie pamiętam. I jest oczywiście dostępny w każdej dystrybucji Linuxa jako w repozytorium, tak? Dodatkowo można go sobie pobrać jako App Image lub po prostu ze sklepu Flathub jako Flatpak. Na koniec jeszcze dwie informacje. Jedna to świeżutkie info, bo dokładnie z dzisiaj, 1 lipca 2024 roku, badacze InfoSec z Qualsys opublikowali dzisiaj informację, iż systemy Linux oparte na Glibc są podatne na nowy błąd. Jest to CVE-2024-6387. Występuje to na serwerze OpenSSH, SSHD chodzi ten serwer, tak? I należy je zaktualizować do najnowszej możliwej wersji. Lukę nazwano Regression. Naprawdę, Regression. Jest ona uznana jako krytyczna. Badacze z Qualsys stwierdzili, cytuję tutaj portal Foronix, ta luka, jeśli zostanie wykorzystana, może doprowadzić do całkowitego naruszenia bezpieczeństwa systemu, w którym atakujący może wykonać dowolny kod z najwyższymi uprawnieniami, co doprowadzi do całkowitego przejęcia systemu, tudzież instalacji złośliwego oprogramowania albo manipulacji danymi i utworzenia tylnych drzwi do trwałego dostępu z zewnątrz. Może to ułatwić propagację sieci, umożliwiając atakującym wykorzystanie naruszonego systemu jako przyczółka do przechodzenia i wykorzystywania innych podatnych systemów w organizacji, czyli stworzenia botnetu. Portal The Register pisze,
W naszej analizie bezpieczeństwa ustaliliśmy, że ta luka jest regresją wcześniej załatanej luki CVE 2006-5051, która została zgłoszona w 2006 roku, powiedział Qualsys. Regresja w tym kontekście oznacza, że po naprawieniu usterka pojawia się ponownie w kolejnej wersji oprogramowania, zazwyczaj w wyniku zmian lub aktualizacji, które w sposób niezamierzony ponownie powodują pojawienie się problemu. Ten incydent podkreśla kluczową rolę gruntownego testowania regresji w zapobieganiu ponownemu prowadzeniu luk zabezpieczonych do środowiska. Ta regresja została wprowadzona w październiku 2020 roku w wersji OpenSSH 8.5. Damien Miller, założyciel i opiekun przenośnego projektu OpenSSH, powiedział w dyskusji online, że wszystko, co uruchamia Glibc, jest prawdopodobnie podatne. Udowodniono, że systemy z architekturą 32-bitową są podatne, ale prawdopodobnie bardzo narażone są również systemy 64-bitowe. Godnym uwagi wyjątkiem jest tutaj OpenBSD. Systemy z tym systemem mogą bezpiecznie zignorować to wszystko dzięki ulepszonym zabezpieczeniom wprowadzonym, uwaga, w 2001 roku. No, BSD rządzi po prostu, jeżeli chodzi o serwery i bezpieczeństwo, no to gniecie trochę Linuxa. Na koniec info o naszym kochanym lub niekochanym nadchodzącym Ubuntu 24.10. Jest już postanowione, że wydanie to będzie standardowo używało sesji Wayland nie tylko w przypadku wykrycia karty graficznej Intel lub AMD Radeon, ale także Nvidia. Od około tygodnia użytkownicy mogą już testować sobie deweloperskie migawki tego systemu i zauważyli oni tą zmianę, tak? Jest pewne również, że wersja pełna, która ukaże się w połowie października 2024 roku, będzie właśnie uruchamiała Waylanda z Nvidią i zastrzeżonymi sterownikami na dzień dobry na stałe. W tej chwili jest już oficjalnie dostępny stabilny sterownik Nvidia serii 555 obsługujący Explicit Sync w przypadku Waylanda. Jest to już wydanie uznane jako działające, pełne itd., itd. Również w przypadku najnowszej serii karty Nvidia 4000, tak? Jako że Ubuntu automatycznie instaluje sterownik zastrzeżony Nvidia przy Waylandzie, on po prostu wykrywa, jaka karta jest zainstalowana, to trzeba myśleć o tym, że Wayland będzie działał poprawnie, prawidłowo na karcie również tego producenta, chodzi o Nvidia, tak? Zobaczymy, co z tego wyniknie, bo w przyszłej wersji Ubuntu ma być standardowo stosowany także nowy GNOME 47. A tak szczerze mówiąc, nowe wydania tego pulpitu nie zawsze są idealne i czasami trzeba poczekać kilka tygodni albo miesiąc nawet na wydanie punktowe, aby błędy młodości zostały znalezione i naprawione, tak? No, to będzie bardzo ciekawa jesień tego roku, bardzo ciekawa. Dzięki za wysłuchanie, oglądnięcie, mam nadzieję, że, oglądnięcie to pewnie nie za bardzo tam było co oglądać, nie? Ale w każdym razie wysłuchanie tych newsów, może sami się w nie zagłębicie bardziej, jeżeli ktoś jakiś tam temat zainteresował. Linki do danych stron, z których korzystałem przy zrobieniu tych newsów są oczywiście pod filmem jak najbardziej. Co jeszcze? Dzięki za wszystko, za to, że oglądajcie, łapkujecie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dzięki za wsparcie finansowe, paczkowe, jakiekolwiek inne, które oferujecie temu kanałowi. Bardzo za to dziękuję, to naprawdę pomaga i tworzyć te materiały i ogólnie ogarniać po prostu tutaj wszystko, tak? Wielkie, wielkie dzięki. Słuchajcie, widzimy się, słyszymy się, prędzej widzimy się w następnym filmie na kanale Świat Linuxa. Trzymajcie się gorąco, miłego dnia tam życzę. Pozdrawiam, Bartek, pa, pa, cześć.